Resta mili ludkowie, witam was w niedziela 9 kwietnia 2017 Rajza. Jużek je na granicy Hybio i Landeka. Mam przejechane 4 km. O, widzicie, tam Gustaw chyba jedzie. Widzicie, wiele kolorzy tu je. I słuchajcie, tak jak wczoraj żechwą godą we Wendolinie ekstremalną drogę krzyżową. Tak to jest oznakowane. Oni tu szli w nocy z 7 na 8 kwietnia. Ekstremalna droga krzyżowa. Słuchajcie, Jerzy już wybił. Tutaj naprzeciwko mamy sklep i serwis rowerowy. Kaj mi rower koło wyremontowali na maraton. Spisało się to wszystko rewelacyjnie. Także jest to także ich zasługa. Raz to mili ludkowie, jak widzicie, dzisiaj niedziela palmową i w strumieniu odbywał się najwyraźniej wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Specjalna scena. No, i to wygląda na hałat Piłata. No fajnie, że coś takiego się odbywa. Droga krzyżowo. Tutaj wjazd do Jerozolimy. No jak wszyscy wiemy, to ciepali gałęzie palmowe. No fajnie, fajnie to tak zrobiono. Tam widzicie hopów cyklistów z Czeskiej Republiki. Gadają po czesku. To jest strumieński rynek. No jak widać, my jeżdżymy do nich, oni do nas. To już jest kościół Matki Bożej Szkaplerznej w Zbytkowie. Kościół filialny parafii świętej Barbary w Strumieniu. A jeżeli go mówimy o Zbytkowie, to i o starej granicy niemiecko-austriackiej. Kiero tu przebiegała. Obecnie jest to granica Zbytkowa i Pawłowic, ale te kamienie się zachowały do dzisiaj i jeden z nich wam pokorza, nie będę wszystkich pokazywał, bo to był osobny film zresztą, kiedy zdobył tutaj uznanie w Zbytkowie. To mili ludkowie, ja już je w lesie w Zbytkowie. Słuchajcie, przed chwilą żech tu widział hopa, co rumplował na krosówie. Widzicie, dajcie pozory, jak je przejechane tutaj. No, ja osobiście jest przeciwnikiem czegoś takiego. Nawet gania też niektórych kolorzy, aby nie jeździli po lasach, nie ryczeli motocykliści na tych swoich krosówach, bo płoszą zwierzyna. Las to nie jest miejsce do jakiegokolwiek jeżdżenia na krosy. Tu musi być spokój i koniec, i fertig. Jak jest Zbytków, musi być i słup graniczny. To jest granica prusko-austriacko. Joje od strony
Koruna to będzie struna Austrii. Ja. Struna austriacka. O ile dobrze widzę, to to jest słup numer 16 albo 17. Widzę, że tu jest troszkę to skute. No ale korona widać jest mała bardzo dobrze. Troszkę nawet ją ptoki łosrały, ale to nic. No a tutaj widać orła polskiego. Ja faktycznie 17 i tutaj miało być chyba 18, ale to widzicie jest skute tutaj i no tak to wygląda. Tu w tym miejscu jakoś piska jeszcze musiała być, kajs. No to tu jest skute. Orzeł pruski jak najbardziej. Ten słup jest trochę pochylony. Więcej o tych słupach tam jeszcze w oddali jest, są mniejsze. Są też słupki TK, Komory Cieszyński. Ja już tu ten film godą, że ja już tu nakręcił taki film. Zdobył uznanie w Zbytkowie. Ponoć w przyszłym roku ma być organizowany Ride Nordic Walking, między innymi przy starej granicy, także jest tam jakoś zasługa. Ja już jesteś na granicy Zbytkowa i Pawłowic. No i ten słup żeś już wiele razy pokazywał. Trzynostka. On tutaj dokładnie w takim narożniku, kiedy granica skręcała. Widzicie dobrze zachowany orzeł pruski. To tam szło, tam. Tu tak szło. Tak, i tu skręcało i tam szło. To już pierwszy przystanek w gminie Pawłowice. Ja zawsze chwalił ta gmina za trasy rowerowe, no ale sami zauważcie, jak to tu jest zorganizowane. To jest ta Polska w ruinie. Polsko bieda. Thank you.
Tutaj my są w parku w Pawłowicach, to jest 14 słup graniczny, prusko-austriacki. No, 13 my widzieli na granicy. On jest przeniesiony do parku w Pawłowicach. Tutaj pokażę, jak ta granica przebiegała tu od Marklowic górnie. No, to już jest trakt cesarsko-pruski, właściwie jego pobliże, Pawłowice Śląskie. Wcześniej żeście widzieli jarmark wielkanocny, po tym, że loda jeszcze zeżar, pierwszego loda od kilku miesięcy. Widzicie, tam jest koło Bażaniec, Czechowice, Dziedzica, czyli nasi tu byli. Ja już to tam wiele razy pokazywał, to miejsce też jademy dalej. A to już trasa rowerowo ze Strumienia do Pawłowic. O piorunie, balon leci. Nie widać go, ta kamera nie ma zoomu. Tamta musza naprawić starą. Kurde, balon leci, no. Rzadkie zjawisko w czasie naszych rajzów. On tu leci kudą. Słuchajcie, to jest jedna z najfajniejszych tras. Tutaj. O, widzicie, drzewo z ziemią. Wczoraj był taki punkt kontrolny na maratonie. Dzisiaj niedziela palmowo, tak w ogóle. Za tydzień Wielkanoc. Słuchajcie, roztomili, tu jest piątka, słup graniczny koło stawu. Niedaleko traktu cesarsko-pruskiego. To jest też ten dawny słup graniczny, co była Prusy i Austria. Widzicie, że tutaj dalej jest ta granica administracyjna, gdzie słupki są współczesne, a ten jest, no, XVIII wieku. On nie jest XVIII, co ja gadam, z XIX. Chociaż z XVIII może i też, bo ta granica powstała po wojnach śląskich, także możliwe, że i z XVIII też będzie. No niewiarygodne, zaliczyłeś gleba. Jedna z pierwszych na tym rowerze. 17 lat się mi to nie stało. Kurde. To było rower, no. Normalnie szok. Kurde, nic się tutaj nie porobiło. Dobra, no może to tam bezbolesno gleba była, widzicie, jakaś dziura tu była, kurde, na łokieć, ale spod, mam nadzieję, że mnie nie pochrzanił tam, no ale cóż, no, gleby się zdawają. No ja już je przy tym słupie, przy tym rogowym. Tam ta granica dalej idzie. Tu teraz też idzie, skądże właśnie przyjechał. Widzicie, troszkę, no, podjęć i mamy słupek.
Tam po tym jest drugi. Widzicie go. O, piękny P. A z drugiej strony będzie U. Gdzie jest? Jest. Ja. Tam jest ten rogowy. Teraz idę do takiego. Widzę. Tam jest ten słupek. A ja idę tu. I tu już mamy ten rogowy. Sam. A tam są dalej. Ja. Te ciule to wykopały. Świństwo, świństwo. Ciule. O, widzicie. Jest. Nie dał go mnie. Tam już dalej nie pojada. No. Tu jest ten trakt cesarsko-pruski, tam jest ten Białogród, cała ta osada. Obaczymy, co się tam dzieje. No się schowa telefon. No. Leci tu dziadło. Ja, jadę mnie w stronę. Strumienia. Podejdźcie mu pan jedzie, chodźcie. Ola, chodź. Ola, ola, chodź, chodź, chodź. Chodź. I do góry. Dobry. Czy pomóc? Nie, ja tak tylko chciałem obejrzeć. Rozumiem. Mogę zapytać gospodarza i mógłby pan sobie zwiedzić. Jeśli ma pan ochotę. Nie, znaczy się, ja już tutaj byłem. Tak? Tak. No nie, jestem stąd. No widzicie, ja już tam był wiele razy w tej osadzie, nie chciał już tam wlazować. Kości mnie tam zapraszał, ale
Jeszcze kiedy indziej tam przyjada. Ja będzie więcej czasu Michała wezmę. No i zaś jest znowu jakiś stary graniczniuk. Znaczy taki uszkodzony u mnie, ale to jest na 100% stary graniczniuk. Niedaleko Białogrodu, no proszę. Tu przy tym skrzyżowaniu. Tam jest Białogród, chłop nas tam zapraszał, ale ja sam tam nie chciał za bardzo iść. Kurde, tu woda była w krzypopce, ja do tego wrócę. No, tam jest ten graniczniuk. Zaś mamy kole strumienie o taki słupek oznaczony. No, jest taka charakterystyczna grobla. Tam widać strumień. To jest przy trasie R4 na Pszczyna. Tu za tą brzuską. Ja. To bez mała pójdzie tam. Ku tym kempingu. Jak pasieka, ale to chyba nie będzie jak leś. Zresztą mi ludkowie, że w los cała granica od zbytków tu do strumienia, do tej pszczyńskiej drogi do Wisły nie ma żadnych słupów, bo tutaj to było poprzerobiane, wiecie, i jak budowali zapora, pewnie te kanały tu pobudowali rozkopane, to jej nie ma żadnych słupów. Przy okazji podziwiajcie się, jak bobry wyżarły drzewo. Strum, jak powaliły. Dziwajcie się, jakie to są ostre zęby pieruńskie. Sam widzieliście sobie, co się stało? Jakie są ludzie. Się mnie zrobili, spędzali. Jakoś muszę dojechać. I tak, dzisiaj na 55 km i odkręcono pendale. Nie widać tego. Odkręcone. 3 km jakoś, że dojechał z odkręconą pendalą. Było fajnie. Dziękuję wszystkim za uwagę. Cześć, cześć.